Siemanko! Tutaj Karola i Aga z kanału Power Girls. I dziś zagramy w koło plotka. Lecimy! Jest... I jest wyznanie! No to ty pierwsza wyznajesz. Ja pierwsza? No dobra. Nie kompromituj, błagam. A to na ciebie? No ale na ciebie to ja mam dużo, wiesz, różnych takich. Na przykład muszę przyznać wam, że Karolina jest dość taka, no, dziwna i jak leje wodę do czajnika, to musi policzyć do 10 i za każdym razem stoi i raz, dwa, zawsze trzy. Musi być nalana woda do 10 sekund. Tak, nie rozumiem tego po dziś dzień, ale, ale możesz nam wyjawić, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, okej. Okay. Proszę podać swoje crushe. Ostatnio nagrywałyśmy taki filmik na TikToka nawet, więc w sumie ja mogę zacząć, bo moim crushem był zawsze Willy Wonka. Tak, to było dziwne, trochę tego nie rozumiem i ona twierdzi, że no dobrze. Willy Wonka, o Jezu, to jest taki piękny tam, nie przystojny, tylko piękny. Jest Angelina Jolie jeszcze moim crushem z dzieciństwa. Moim też. No i Michael Jackson. I znalazłam sobie takie połączenie po prostu wszystkich moich crushy. Nie, Karolina nie pasuje do mojego crusha w ogóle, bo mi się zawsze podobały ciemne dziewczyny, znaczy w sensie brunetki o ciemnej karnacji takiej no to opalone. No więc... wybrałaś. Co ja tu robię? Nie wiem, ale i tak wiesz. Dobra, ja mam wyznanie. Najwięcej pieniędzy wydajemy na papier toaletowy, bo Aga zużywa pół rolki za każdym razem, kiedy idzie do toalety. Oj, no bo mam takie przyzwyczajenie, że jak biorę papier, to tak ruszam i tyle, ile się zatrzyma, tyle bęc. Czy żałujesz czegoś, co zrobiłaś w programie? To do ciebie. Nie, niczego nie żałuję. Dlaczego miałabym żałować? Generalnie żałuję, że nie zostałam tylko dłużej. To jest jedyne, czego żałuję. Raz sobie tylko pozwoliłam na komentarz, ale był jakby jak najbardziej słuszny, więc jakby nie żałuję niczego, czego nie... Byłaś czy... sobą chyba w 100%. Tak, byłam nie sobą. Udawałaś, tak, nie udawałam. Ja w ogóle w życiu niczego nie żałuję. O co się najczęściej spinacie? Jezu, o sprzątanie, standardowo. Tak, to są największe afery. Awantury na skalę światową. Od kubeczka, który został zostawiony na blacie, robi się wielka kłótnia o cały związek. Bo nie sprzątasz. Następny. Karo, jak przygotowania do walki? W końcu mam dużo czasu dla siebie! Tak, dużo czasu jestem teraz na macie, także Aga jest praktycznie cały czas sama. Ja chyba się nie stresuję, podchodzę do tego tak zadaniowo, po prostu trzeba zrobić robotę i do przodu. Uwielbiam dziwne połączenia smaków, na przykład serek czekoladowy z kanapką, z szynką i ketchupem. I musztardą. Jak to zobaczyłam, to myślałam, że Aga jest w ciąży i wydawało mi się, że coś mnie ominęło. Jak byłam mała, to schowałam się pod kołdrę u rodziców i udawałam, że śpię. Tak naprawdę oglądałam szczęki. Cały film od początku do końca i następnego dnia jechaliśmy nad jezioro i bałam się wejść do wody i nie wchodziłam do wody przez najbliższe pół roku, bo myślałam, że są rekiny. Jak zarobiłyście pierwsze pieniądze? To ja byłam hostessą w jakiejś telefonii komórkowej, coś takiego i rozdawałam ulotki. A ja sprzątałam klatkę schodową mojej babci, dawałam piątaka. Wymienicie trzy ciekawostki o wielorybach. Są duże. Słyszałam, że nie coś z kopulacją było takiego. To delfiny! A, no dobra. To nie delfiny, bo delfiny uprawiają seks dla przyjemności, ale wieloryby chyba nie. Nie mam pojęcia w sumie. I co jeszcze? One chyba wypuszczają tą wodę, nie? Z tego wieloryby tak. To były? Tak. Tak? Z dziurki. Tak, z dziurki. A, widziałam jakąś historię, że wieloryb uratował człowieka przed rekinem. Czyli są, wieloryby są fajne, nie? Że dwa jaja wieloryba ważą tonę, strzałam coś? Że duże genitalia mają chyba. Masakra! Aczkolwiek na tym coś nie znam. Może jedziemy dalej. Ale nie lubię niczego, co jest takie śliskie w dotyku, albo jak na przykład zmywam naczynia i tam są takie resztki i są mokre, nasączone. Fuj, chyba nie lubisz też takich śliskich jedzeń. W sensie nic. Znaczy mogę to jeść, ale nie dotykać. A, okej. Okay. W zeszłym roku, jak byłam w przygotowaniach do walki, Aga się ze mną wygłupiała, zaczęła mnie szturchać i tak się wydurniałyśmy, że prawie ją udusiłam. Założyłam jej duszenie w powietrzu na kark i nie zauważyłam, że coś jest nie tak. I prawie mnie odpłynęła biedna. No, byś mnie udusiła. Nie możemy się tak bawić. Aga, z kim Stop Model nie złapałaś dobrego vibe'u?
Parę takich osób chyba było, co? Generalnie jestem raczej introwertykiem, szczególnie na dłuższy dystans, więc trzymałam się z osobami, które też były bardziej spokojne, można było z nimi porozmawiać. Ale wiele osób miało 18 lat i faktycznie do końca ze wszystkimi złapałam flow, no bo jakby i większość z tych osób też było, znaczy nie większość, część z tych osób... Po prostu jesteś za stara. Jestem za stara chyba już, tak. Najsłabszy flow chyba miałam z Weroniką, ponieważ nie miałyśmy okazji nawet ze sobą tak naprawdę porozmawiać. Najlepszy kawał w naszym... A, mam opowiedzieć kawał? Dobra. To mój ulubiony kawał to jest taki, że przychodzi do knajpy... To jest do wszystkich blondynek, nie obraźcie się, ja też jestem blondynką, więc dystans. Nie znam tego. Przychodzi blondynka do knajpy z kupą na ręku i mówi: patrzcie, w co mi weszła! Tak, super. No jakoś to widzę nawet. Co musi się jeszcze wydarzyć, aby sytuacja osób LGBT uległa poprawie? No, nie wiem. Na razie tylko idzie w gorszą stronę, mam wrażenie. Musi meteoryt uderzyć w jedno miejsce w Polsce. I może się coś poprawić. Muszą wymrzeć dinozaury. No. No, ludzie muszą przede wszystkim zobaczyć, że takie osoby jak my Zagą, po prostu jesteśmy normalną rodziną. Też chcemy mieć swoje prawa i wziąć ślub. Także myślę, że po prostu takie osoby powinny więcej się pokazywać i robić swoje. Najczęściej w domu lubię chodzić topless. Tak. Zgadza się? Tak. O. Dużo przekinamy, to fakt. Oj, dużo przekinamy ostatnio. Tak, jakoś tak, tak lecą wiązanki. Co raz takie więcej. Co drugie słowo przekleństwo, ale nie, to są chyba emocje. Najdziwniejsze urządzenie, jakie trzymacie w domu. Kupiłyśmy na AliExpress taki przyklejane takie plastry z elektrostymulacją. Je się tak podłącza i one są trochę dziwne. Jak wiem, ale działają. Nie wiem, czy to działają. Jak się przygotowywałam do top modelu, miałam bardzo mało czasu, to używałam tych pasów, skakałam na raz i jeździłam na rowerze i biegałam, więc... Wszystko robiłaś, co tak, się dało. Chyba nie, że te pasy te nie działają, po prostu się ruszałam. Ja raz dostałam lanie od rodziców, jak rzucałam mlekiem foliowym i się rozbiło, no całe mieszkanie się rozlało mlekiem. Co za pomysł był. Rzucałaś mlekiem folicę? No, fajna zabawa. A, okej. Jak trudne były wasze coming outy? Jak miałam 16 lat, powiedziałam rodzicom, że zauroczyłam się w koleżance. I w sumie niewiele myśląc to zrobiłam. Moja mama była dość w szoku, no ale może to jest klucz do sukcesu, że czasami nie trzeba się tyle zastanawiać i świat staje się piękniejszy później. Tak, z moim coming outem było tak, że jak poznałam Agę, to po prostu wszystkim powiedziałam, że jesteśmy razem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, bo wydawało mi się to normalne. No, po coming outie było troszkę trudniej. Przed było spoko, ale po było troszkę trudniej. Ale wszystko teraz się udało. Jest git. Tak. O, jest! W końcu się udało, ja nie celowałam w niego. O, Dziewczyny, jesień pełną parą. Wy w warzywniakach, dynie i mandarynki. My sprawdzimy wasz spryt. Macie 60 sekund, aby wspólnymi siłami obrać 3 mandarynki, nie używając rąk. Co? Do dzieła. 3, 2, 1, start! Co? Trzyma się mocno? Aha. Ej, to się nie da. Oho. O! Ja się smaczna. Nie jest, tylko obierać. Oj, nie udało mi się. Nie dałam rady. No nie macie spry. No może w łokcie, a tak. Najdziwniejsza oferta zawodowa. Ja mam taką historię, że poszłam na... Właśnie odnośnie tego, że byłam kiedyś hostessą, poszłam na rozmowę w sprawie pracy, w sprawie bycia hostessą i dostałam ofertę zarabiania na kamerce internetowej. Kilka dolarów za minutę. No, oczywiście się nie zgodziłam. Jak na tamte czasy trzeba było brać. No kokosy tam były do zarobienia. Kokosy, ale ja chcę wiedzieć, co musiałabym tam robić. Przez tą kamerkę byłoby kokosy. Z jaką fikcyjną postacią chciałyście spędzić jeden dzień? Willy Wonka! No nie jest fikcyjny. No jest! To jest Johnny Depp. Ale no. Johnny Depp mi się nie podoba, ale Willy Wonka, tak. I bym chciała odwiedzić jego Fabrykę Czekolady. Boże, to był jej ulubiony film. W ogóle Fabryka Czekolady. Szok. Willy Wonka.
mogłabym pójść na browara z Kseną. Tylko na browara. No, oczywiście, że jestem grzeczna. Wyznam wam, że Aga jakiś miesiąc temu zgubiła swój pierścionek zaręczynowy, na który zbierałam rok. No, jakoś się zrehabilituję, kochani, przepraszam. No tak się to stało. Trudno. Trzeba zmienić na obrączkę. Jak się zaręczałyśmy, jak ja się zaręczałam, nie, jak ja się oświadczyłam Karolinie i podniosłam ją, to prawie wyrzuciłam wtedy przez barierkę z pierwszego piętra z balkonu. Byłoby ponadleczonej. Było ponadleczonej, to jakby zezwałam, ups, może lepiej, nie? Szybkie strzały. O! Nie myć się. Linki Master. Per. After. Słodko. Wiedziałam. Wyznam wam, że w naszym mieszkaniu straszy, a ja się boję duchów, więc to nie jest dobre połączenie. To jest jakiś duch z mojej rodziny, prawdopodobnie prababcia. Takie są założenia. Albo dziadek podobno. Wyznam wam, że Karolina kiedyś nienawidziła kotów, a teraz chce kupić trzeciego. Co najobrzydliwszego robią ludzie? Ojej. Dużo tego chyba. Najgorzej jak dubią w nosie i zjadają kozy z nosa. No, albo podpalają swoje bąki. Fuj. Ostatnio to widziałam. No tak, top model. Regularnie podkradamy sobie ciuchy, mamy teraz ten sam rozmiar, więc tylko kłócimy się na zmianę o kosmetyki i o ubrania. Właśnie Aga ma na sobie moją bluzkę. Dobra, ostatnio widziałam twoje majty u ciebie na dupsku, więc wiesz. Wyznamy wam, że obie powiększałyśmy usta, tylko łagi się już kwas wchłoną. Tak, ale tak poza tym nic więcej nie robiłyśmy. Jeszcze. Chociaż podejrzewają nas o wolumetrię i jakieś takie inne rzeczy, nie? Czy Fame MMA dobrze płaci? Dziękujemy za zaproszenie do Koła Plotka. Było super, możecie nas oglądać w naszych mediach społecznościowych, a my was zapraszamy do Koła Plotka Ekstra. Bijaki!